Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne, wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie w dzisiejszym popołudniowym odcinku. Nie wierzą w te wzrosty, czyli o dolarze i o PLN. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Nie wierzą w te wzrosty, czyli o dolarze i o PLN. Dzisiejsza sesja jest niezwykle interesująca, ponieważ na rynkach finansowych niezwykle dużo się dzieje, ponieważ w poprzednim tygodniu zaobserwowaliśmy gwałtowne ruchy na różnych klasach aktywów związanych z ryzykiem, oczywiście przede wszystkim związanych z amerykańskimi obligacjami. I zaczniemy oczywiście od amerykańskiego dolara, który w momencie, kiedy tworzę ten wpis, a widzicie Państwo, jakich pięknych jestem w plenerach, to ten dolar amerykański testuje właśnie teraz parytet. To jest niezwykle ważne miejsce, ponieważ tam przebiega potężna 8-letnia linia trendu spadkowego, dolna linia kanału spadkowego. I to miejsce, na którym teraz jesteśmy, czyli parytet, poziom 1.00, jest niezwykle istotny i ma ogromne znaczenie. Gdyby amerykański dolar pokonał ten poziom, to oczywiście otwiera się gigantyczna perspektywa do mocnego umocnienia amerykańskiej waluty, a w takiej sytuacji oczywiście miałoby to przełożenie na praktycznie wszystkie inne klasy aktywów i zachęcałoby na przykład do wyprzedaży krajowej waluty. No ale zobaczymy, co dalej będzie. Na następnym wykresie widzicie Państwo, że inwestorzy ewidentnie pozycjonują się już pod spotkanie Jackson Hole, które będzie miało miejsce teraz, następny weekend. Od piątku to spotkanie będzie trwało przez cały weekend. To jest spotkanie bankierów centralnych, zwłaszcza tych ze Stanów Zjednoczonych, będą mogły być podejmowane niezwykle kluczowe, ważne decyzje, które będą rzutowały oczywiście na amerykańskiego dolara i pośrednio na wszystkie inne aktywa. I zobaczmy, co się także dzieje. Równolegle do amerykańskiego dolara, który się umacnia teraz, są sprzedawane akcje. Indeksy giełdowe bardzo mocno spadają i mamy teraz nawrót tendencji do tego, żeby inwestorzy zaczęli się bać możliwości wystąpienia negatywnych zjawisk, zwłaszcza na rynkach ryzyka, co jest oczywiście związane z amerykańskimi obligacjami, ale do tego za chwilę dojdziemy. I dlaczego ten tytuł jest, dlaczego wpis ten jest zatytułowany Nie wierzą w te wzrosty, czyli o dolarze? Ponieważ ostatnie wydarzenia, ostatni tydzień przynosi dalszą aprecjację amerykańskiego dolara, ale równolegle hedge fundy, czyli ci duży inwestorzy, ci, którzy mają naprawdę gigantyczny kapitał, nie wierzą w te wzrosty, nie wierzą w umocnienie amerykańskiego dolara, ponieważ netto krótka pozycja jest powiększana, a nie jest zwiększana, więc inwestorzy, ci duzi, którzy teoretycznie mają duży kapitał, którzy wierzą, którzy teoretycznie wiedzą więcej, oni nie wykorzystują tego spadku do tego, żeby powiększać długą pozycję w amerykańskiej walucie. Wręcz przeciwnie, te umocnienia amerykańskiego dolara wykorzystują do tego, żeby otwierać nową krótką pozycję, żeby otwierać coraz większą krótką pozycję, a to być może będzie świetna pożywka do zagrywki na podwójne dno, które w rejonie poziomu parytetu jest bardzo prawdopodobne do zagrywki i oczywiście inwestorzy będą widzieli także możliwość kolejnego odbicia od tego dolnego ograniczenia 8-letniego kanału spadkowego na wykresie długoterminowym. On jest bardzo dobrze widoczny. Poziom parytetu jest niezwykle ważny. No i zobaczymy, co się będzie dalej działo. No ale dlaczego ten wpis jest zatytułowany, że nie wierzą w dalsze wzrosty? Ponieważ widzimy to samo zjawisko na rynku złotego. Kiedy porównamy sobie zachowanie polskiej waluty na przestrzeni ostatniego tygodnia, złoty się osłabił o 1,67%, natomiast amerykański dolar umocnił się o ponad 3%, a euro do forinta także wzrósł o ponad 3%, więc widzimy, że inwestorzy na rynku złotego nie wierzą także w to osłabienie złotego, które wynika z zachowania globalnej waluty, czyli zachowanie amerykańskiego dolara. I kiedy spojrzymy na już bezpośrednio na zachowanie krajowych par walutowych, czyli euro do złotego i dolar do złotego, to widzimy, że pomimo tego, że euro-dolar teraz testuje swój parytet, to nie są wyrównywane, nawet nie zbliżamy się do tych maksimów, które zostały utworzone na euro-złotym i na dolar-złotym przed 2 miesiącami, a to jest dobry zwiastun, który sygnalizuje, że inwestorzy nie wierzą w to osłabienie krajowej waluty i wykorzystują to osłabienie krajowej waluty do tego, żeby wchodzić w złotego. I prawdopodobnie myślę, że są to inwestorzy amerykańscy, więc zobaczymy, co się wydarzy podczas sesji na Wall Street. Jeżeli dzisiaj, właśnie od tej pory, Amerykanie zaczną kupować złotego, to oczywiście będzie to sygnał, że to właśnie kapitał z Wall Street gra teraz na umocnienie krajowej waluty i na krajowe aktywa. Bardzo podobne zjawisko obserwujemy na polskich obligacjach.
Euro-dolar testuje parytet, a jesteśmy bardzo daleko od poziomu 8% na rentowności. Nawet w ostatnich godzinach polskie obligacje nie były w stanie trwale pokonać poziomu 6% na rentowności. To dodatkowo jest sygnał, że mamy do czynienia teraz z globalnym napływem kapitału do polskiego rynku, który jest lokowany przede wszystkim w polskich obligacjach i to jest bardzo dobra wiadomość. Natomiast dzisiaj kluczowe dla rynku krajowego były dane o sprzedaży detalicznej o godzinie 10. Okazało się, że dane były lepsze niż prognozy. Naprawdę były dobre. Nawet po uwzględnieniu inflacji w naszym kraju widzimy, że realna sprzedaż detaliczna wciąż jest na plusie i to moim zdaniem jest sygnał, że ten napływ ponad miliona Ukraińców do naszego kraju bardzo pozytywnie wpływa na polski popyt konsumpcyjny, na sprzedaż detaliczną w naszym kraju i Ukraińcy działają jako taki bufor, który sprawia, że mamy ekstra popyt utrzymujący polską gospodarkę na plusie, ponieważ te dane o sprzedaży detalicznej należą także do kategorii twardych danych, tak jak te piątkowe o produkcji przemysłowej, a to oznacza, że polska gospodarka na początku trzeciego kwartału naprawdę trzyma się nieźle i pomimo globalnego osłabienia gospodarczego, które się kieruje w stronę recesji, nie widzimy tego zjawiska jeszcze w polskiej gospodarce aż w takim wielkim wymiarze. Jedynie te dane o wskaźniku PMI tutaj znacząco pogarszają taki klimat dotyczący tego, jak inwestorzy widzą polską gospodarkę w sytuacji, która się teraz dzieje. A największym oczywiście stratnym tego, co się dzieje na rynku polskich aktywów jest indeks WIG 20, który dzisiaj ewidentnie wybija się już z tego miesięcznego kanału wzrostowego, czyli formacja kanału wzrostowego przekształca się w formację flagi, a to jest wielkie zaproszenie do tego, żeby w następnych tygodniach, w kolejnych dniach raczej indeks giełdowy spadał niż rósł i oczywiście prawdopodobnie jest to ściśle powiązane z tym, co się dzieje na Wall Street, ponieważ inwestorzy na Wall Street się bardzo wyraźnie boją tego, co się może wydarzyć. A dlaczego się boją? Odsyłam do tego porannego dzisiejszego wpisu, który był poświęcony temu, jak bardzo duży jest teraz wpływ zachowania amerykańskich obligacji na zachowanie Wall Street. Jak tylko rentowność amerykańskich dziesiątek przekroczyła poziom 2,90, od razu się posypały indeksy giełdowe, a dzisiaj na razie amerykańskie dziesiątki nie są w stanie wrócić nad poziom 3%, więc kolejny taki psychologiczny poziom się broni i zobaczymy, czy dzisiaj podczas sesji amerykańskiej na Wall Street ten poziom 3% zostanie pokonany. Jeżeli się zostanie pokonany, to spodziewam się, że indeks S&P przekroczy poziom 4200 punktów, ale jeżeli 3% nie zostanie pokonane na amerykańskich T-notes, obligacjach 10-letnich, to oczywiście Wall Street będzie miała szansę na jakieś wzrostowe odbicie. Natomiast na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Następny wykres pokazuje ciekawostkę. Ci sami duzi gracze, którzy teoretycznie mają profesjonalną, dużą wiedzę, większą niż na przykład inwestorzy detaliczni, otwierają kolejne krótkie pozycje na amerykańskich obligacjach i ta netto krótka pozycja jest największa od 4 lat. I to jest wielka ciekawostka, to co może się dalej wydarzyć tutaj na rynku amerykańskich papierów skarbowych. I teraz następny rynek oczywiście, rynek surowcowy. Dlaczego te obligacje tak reagują? Ponieważ oczywiście są zawirowania z globalną inflacją. A inflacja w Europie jest teraz, ten następny wykres to dobitnie pokazuje. Mniej więcej od roku temu, w letnie wakacje, w sierpniu, rozpoczęła się wielka manipulacja Rosjan cenami gazu. I to już pod koniec poprzedniego roku wywołało inflację w Europie. I przełożyło się to oczywiście później na wzrosty stóp procentowych, a wzrosty stóp procentowych teraz na spowolnienie gospodarcze. I ten wykres, który teraz jest w tle, dobitnie to pokazuje, jak bardzo Rosjanie teraz zmniejszają podaż gazu, który płynie do Europy. Zmniejszyli go o 75% względem tego, co było dokładnie rok temu. A to dodatkowo sygnalizuje, że ta inflacja, która ma teraz miejsce, ma charakter podażowy, a nie popytowy. Wystarczy, żeby Rosjanie odkręcili kurki, żeby wszystkimi gazociągami popłynął gaz takim samym strumieniem jak jeszcze rok temu i momentalnie cena gazu w Europie spadnie, oczekiwania inflacyjne spadną, inflacja generalnie zacznie także zakręcać. Ten wykres warto sobie zapamiętać, ponieważ on przekazuje tą prawdę o tym, jaki jest charakter inflacji obecnie, że jest ona podażowa, ma charakter zewnętrzny, jest importowana. Ten wykres jest niezwykle dobitnym sygnałem i dowodem na to, jaki jest rzeczywisty charakter inflacji w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście obawy o to, że Rosjanie dalej będą ograniczać podaż gazu do Europy, powoduje, że na przykład City Group
podwyższa prognozy inflacyjne dla Wielkiej Brytanii. I w najbliższych miesiącach inflacja według tego banku ma sięgnąć 18%. To jest gigantyczna wartość. Brytyjczycy nie są oczywiście przygotowani na taką skalę inflacji. No i oczywiście będziemy śledzić w następnych miesiącach, czy rzeczywiście to się sprawdza. A jak inwestorzy oczekują, kiedy inflacja wróci do celu, czyli tych 2%? No, zdecydowana większość inwestorów na Wall Street spodziewa się, że zajmie to 2 lata w gospodarce, żeby sprowadzić znowu inflację do celu, ale oczywiście bardzo wiele zależy od tego, jaki będzie rozwój sytuacji w geopolityce. A jakie są oczekiwania inflacyjne? Inwestorzy na Wall Street ewidentnie wierzą, że inflacja w perspektywie 6 miesięcy doprowadzi raczej do spadków indeksów giełdowych niż do wzrostów. I co jest także ważne, inwestorzy na Wall Street oczekują, że ta inflacja, która teraz się oczekuje, doprowadzi do, raczej do erozji marż przedsiębiorstw niż do zwiększenia ich przychodów. I oczywiście ma to negatywne i ma mieć to negatywne implikacje dla indeksów giełdowych. Wall Street ma spadać na indeksach giełdowych według oczekiwań rynku, który widzicie Państwo na wykresie. Teraz już przejdźmy do tych indeksów giełdowych, które także oczywiście będą dzisiaj musiały dyskontować to, co się wydarzy. Przede wszystkim indeksy w Europie ewidentnie boją się tego, jak zachowują się obligacje korporacyjne. To ma duże znaczenie, ten wykres, który jest w tle, to dobitnie pokazuje. Zobaczmy także, jak bardzo indeksy giełdowe na Wall Street boją się września. Ten wykres także sygnalizuje, że indeksy technologiczne bardziej się boją września w ogóle na giełdach papierów wartościowych niż ci, którzy obstawiają zachowanie indeksu S&P, czyli relatywnie bardziej narażony na spadki jest ten indeks spółek technologicznych niż szeroki rynek. I oczywiście będzie to powiązane z zachowaniem amerykańskich obligacji. Jeżeli one dalej będą rosnąć, to indeksy giełdowe na Wall Street, zwłaszcza te technologiczne, oczywiście wrócą dynamiczniej do spadków i to znowu spółki typu growth będą bardziej sprzedawane niż spółki typu value i myślę, że ten wykres warto sobie wziąć pod uwagę. No i zwróćmy także uwagę, że te następne 5 dni na Wall Street to będzie tydzień z największą ilością raportów spółek giełdowych spośród wszystkich spółek, które raportują te wyniki. No i być może będzie miało to wpływ na oczywiście na oczekiwania rynkowe, ale myślę, że bardziej koncentrujemy się na zachowaniu amerykańskich obligacji niż na perspektywy dla przedsiębiorstw. I to także myślę, że ma znaczenie. A gdy zobaczymy, jak zachowuje się tutaj sam indeks S&P, dzisiaj na platformie X-Station widzimy, że te spadki mają szansę dzisiaj przekształcić się w przebicie poziomu 4200 punktów, a gdyby tak się stało, to oczywiście otworzyłaby się perspektywa głębszych pogłębienia tendencji spadkowej, nawet przyspieszenia spadków. Inwestorzy mogą się bać tego, co się wydarzy na tych rentownościach. Myślę, że rentowności są cały czas kluczowe. One będą odgrywać kluczową rolę w następnych tygodniach. No i oczywiście pozycjonujemy się pod piątkowe i sobotnie spotkanie Jackson Hole, które ma niezwykle, naprawdę duże znaczenie dla całego świata. A indeks giełdowy DAX to w momencie tworzenia tego wpisu na poziomie 13 250 punktów dokładnie testuje potężne wsparcie, czyli średnią kroczącą na wykresie tygodniowym. Jest to także miejsce, gdzie przebiega dawna linia szyi pewnej formacji technicznej, która zachęcała wcześniej do wzrostów. Teraz, jeżeli wrócimy poniżej tego poziomu, będzie zachęcała do spadków. I to ma także bardzo duże znaczenie, co się dzisiaj stanie z niemieckim indeksem DAX. A z drugiej strony znalazłem ciekawy raport JP Morgana, który wprost zasugerował, że spodziewa się w tym roku wzrostów indeksów giełdowych w końcówce. Więc zobaczymy, kto będzie miał rację. Czy ten sentyment, który wierzy w to, że inflacja na tych poziomach doprowadzi do erozji wyników spółek i że należy spodziewać się spadków, że inflacja będzie spowodowała spadki indeksów giełdowych, czy też bankierzy korporacyjni z dawnych banków inwestycyjnych, którzy wierzą w to, że końcówka roku przyniesie wzrostowe odbicie. Jestem także bardzo ciekawy, co się wydarzy. A gdy popatrzymy na rynek kryptowalut, to Bitcoin na poziomie 21,5 tysiąca dolarów pokazuje nam, że raczej nastawia się na kontynuację tendencji spadkowej, że także ryzyko będzie sprzedawane dzisiaj na Wall Street i że będziemy świadkami kolejnej fali spadkowej. Jeżeli Bitcoin, zwłaszcza Bitcoin, pokona psychologiczny poziom 20 tysięcy dolarów, to oczywiście będzie to wielkie zaproszenie do tego, żeby przyspieszyły spadki indeksów giełdowych, które mogłyby być nawet bardzo, ale to bardzo dynamiczne. Więc ja szczególnie obserwuję zachowanie tej kryptowaluty w okolicach poziomu 20 tysięcy dolarów.
ponieważ magia tego psychologicznego poziomu jest duża, a z każdym kolejnym dniem, gdy będziemy zbliżać się do końca tworzenia świecy tygodniowej, narastać będzie także znaczenie poziomu 22 900 dolarów, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Więc zobaczymy, w którą stronę Bitcoin zacznie się pozycjonować i oczywiście będzie to także ściśle powiązane z sentymentem na indeksach giełdowych. No i pamiętajmy także o rynku surowcowym. Cena gazu idzie w górę, ropa naftowa także nie chce zacząć dynamicznej fali spadkowej, chociaż cały czas utrzymujemy się poniżej poziomu 93 dolarów. To jest miejsce, gdzie przebiega, jeszcze raz wspomnę, półroczna linia szyi formacji szczytowej. Jeżeli ta linia zostałaby pokonana, to automatycznie oczywiście zmniejszą się szanse na dalsze spadki, natomiast utrzymywanie się poniżej poziomu 93 dolarów zdecydowanie zachęca do ruchu w dół, do napierania tendencji spadkowej w kierunku wsparcia 65 do 75 dolarów. Ten pas jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobny przy realizacji scenariusza globalnego risk of, dyskontowania spowolnienia gospodarczego i recesji w światowej gospodarce. I na koniec wykres złota. Oczywiście rynek złota jest ściśle także powiązany z oczekiwaniami inflacyjnymi, ponieważ oczekiwania inflacyjne sprawiają, że zmniejsza się albo zwiększa się tak zwana realna przyszła stopa procentowa, ujemna rentowność, która w tym wypadku inwestorom każe dokonywać transakcji na rynku złota. Więc te wahania oczekiwań inflacyjnych moim zdaniem są głównym powodem ruchów na rynku złota. I w tym wypadku, jeżeli obserwujemy to, co się teraz dzieje na rynku obligacji amerykańskich, czyli wzrost rentowności, zmniejsza tą ujemną realną stopę procentową i to właśnie powoduje, że cena złota spada. Jesteśmy już na bardzo dobrej drodze po pokonaniu poziomu 1750 dolarów do tego, żeby przetestować psychologiczny poziom 1700 dolarów i oczywiście potężne wsparcie 1680 dolarów na cenie jednej uncji złota. To jest miejsce, gdzie przebiega dwuletnia linia szyi formacji szczytowej oraz średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Więc gdyby się okazało, że to wsparcie jest przełamywane, to oczywiście gigantyczne sygnały zachęcające do wielkiej wyprzedaży ceny złota stałyby się faktem, ale żeby tak się stało, oczywiście rentowności amerykańskich obligacji musiałyby dalej rosnąć. Musielibyśmy być świadkami kolejnej wielkiej fali wyprzedaży amerykańskich obligacji, ale nie tylko amerykańskich, ale przede wszystkim niemieckich obligacji, które także powinny dodatkowo wspomóc wielką podaż ceny złota. Korelacja między zachowaniem złota a amerykańskimi obligacjami jest widoczna jak na dłoni i warto nawet w codziennym tradingu obserwować powiązanie między zachowaniem amerykańskich obligacji a zachowaniem ceny złota. Także dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.